Siema. Kurczę, dawno się nie widzieliśmy, wiecie? Jakoś tak długo minęło, troszkę. Wakacje i po wakacjach. No, dokładnie. A my akurat w takim właśnie otoczeniu, z ważnej przyczyny. Generalnie chodzi o to, że musimy wam parę rzeczy pokazać w tej szkole. Zostało nam to zlecone, ale też stwierdziliśmy sami, że będzie to bardzo dobry pomysł. Pierwszą rzeczą jest to, że bardzo dużo ciekawych rzeczy się stało właśnie w naszych szkolnych łazienkach. Tutaj jest męska, jesteśmy akurat w męskiej, ponieważ tu możemy wejść. I jest bardzo fajna, zrobiona taka dobudówka, że nie ma jednej kabiny. No, jakby według mnie bardzo dobra w ogóle inwestycja. Jak wiadomo, im więcej toalet, tym gorzej, więc to jest akurat dobra zmiana. No tak, a z takich jeszcze smutniejszych wiadomości, no to w damskiej toalecie są wieszaki. O kurczę. Postanowiono zrobić wieszaki na różne takie jakieś rzeczy. Jakby ktoś na przykład wszedł, nie wiem, w płaszczu deszczowym do łazienki akurat w szkole, to może sobie ten płaszczyk elegancko tam powiesić. No tak, węskich nie ma, ale no wiecie jak to jest, nie na wszystko są pieniądze, więc być może za kilka lat w męskiej też się pojawią, warto marzyć. W męskich akurat zrobili dobudówkę. No także jeszcze jest kilka ważnych rzeczy, ale zanim przejdziemy do tych ważnych rzeczy, to chcę wam powiedzieć, widzieliśmy dużo z różnych źródeł komentarzy, że generalnie albo ludzie chcieli w ogóle nas zmienić, albo ludziom się bardzo w sumie nie podobało to, że na przykład była półroczna przerwa od filmów, za co jeszcze raz przepraszamy, bo to już tam kiedyś przepraszaliśmy. Już nie będzie takiej półrocznej przerwy od filmów, między innymi dlatego, że mamy maturę w tym roku i po prostu nie będzie czasu na taką przerwę. Ale tak szczerze to jakby była jakaś taka rzecz, co wy byście uznali, że trzeba zmienić, albo w ogóle, że trzeba nas zmienić, proszę nam napisać bardzo jakiś miły albo niemiły komentarz. A teraz przejdźmy do spraw wesołych. Więc w związku z tym, że jest nowy rok, to jest dużo nowych rzeczy, dużo nowości. Dostaliśmy sporo informacji od samorządu jeszcze funkcjonującego teraz, co nowego w tym roku się pojawiło. Więc po pierwsze, co mamy? Mamy instalacje artystyczne, tak? Ponadto mamy kilka ciekawych informacji na temat wydarzeń. Właściwie jedną, bardzo ciekawą. Kogoś to interesuje, nie mnie, ale kogoś tak. Mamy jeszcze bardzo dużo fajnych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Między innymi basen, do którego serdecznie zapraszamy. Już mamy odcinek o basenie. Pójdźcie sobie na odcinek Wasz nowy kandydat na prezydenta. I tam jest wszystko opisane, jak się dostać na basen. Ale słuchajcie, no mieliśmy takiego wielkiego newsa, którego mieliśmy wam powiedzieć, którego właśnie zaraz wam powiemy. A chodzi o półmetek. O co chodzi w półmetku? Każdy na pewno wie, o co chodzi. Jest to... Co to jest? No to jest taki bal, jakby coś jak studniówka, tylko że nie, bo w połowie, jak sama nazwa wskazuje. Dla drugoklasistów to jest taki bal jak studniówka, żeby się poczuć tak dorośle. To nie jest takie fajne, ale jak chcecie, to możecie. To jest bardzo fajne, Adam mówi tak tylko dlatego, że... Chodzi mi o to, że nie jest fajnie być takim dorosłym, ale... To jest prawda akurat. A właśnie... A propos też innych fajnych rzeczy, ale to tyle o półmetku, my nie możemy więcej powiedzieć, no wy się dowiecie w swoim czasie, prawdopodobnie w ogóle ten film wyjdzie po tym, jak wy się dowiecie, ale półmetek będzie i będzie bardzo fajny. Albo nie, bo my jesteśmy na czasie zawsze, subskrybujcie. A propos innych rzeczy, patrzcie na to. No patrzcie na to, czy to nie jest piękne? To jest jedna z takich instalacji różnych, co są teraz w szkole. Bardzo się zastanawialiśmy, co to może przedstawiać. Ja tu widzę na przykład... Pana dyrektora, tu ma oczka, tu ma buzię, tu ma takie fajne. No, chodź tu bliżej, bo mam bardzo ważną informację. A chodzi o to, że w tym roku nasza szkoła kończy 140 lat, prawda? Chyba tak. Nie wiem, nie policzyłem, ale mówią, że tak. Z tej okazji jest dużo wolnego, więc to na czynnik, w sumie nie wiadomo, czy czynnik. Chyba. W każdym razie 140 lat. Wow, jak długo. Ktoś mógł powiedzieć, ale stara szkoła. No faktycznie. Strasznie stara szkoła, ale za to z tradycjami. Chodzi o to, że po prostu pierwszaki jesteście, macie bardzo duże szczęście, bo akurat przyjdziecie do szkoły, kiedy ta szkoła kończy 140 lat, a kiedy to skończycie, to będzie miała 140, nawet nie 4, tylko 3. Ale to jest też super liczba. Słuchajcie, no bardzo fajnie. Przychodźcie
ogromnie na te uroczystości związane ze 140-leciem. Wiadomo, wszystkie informacje o Sobieskim znajdują się tutaj na Sobieski TV, ale również można zaglądnąć na SPI, Sobieską Platformę Informacyjną, to bardziej tutaj do pierwszych klas. Zapraszamy tam bardzo serdecznie SPI oraz Instagram Sobieskiego, naszego parlamentu. A propos parlamentu, no to zbliżają się wybory. Znaczy nie, no w sumie kiedy są? Późno jakoś, ale będą. Wszyscy są uprawnieni do głosowania, to nie jest Polska, więc możecie się zainteresować albo nie. Ja myślę, że... Musicie się zainteresować, ponieważ ja wam zaraz powiem, dlaczego się musicie zainteresować. Bo w zeszłym roku było jakieś 30% frekwencji i po prostu w tym roku musimy pokazać, że jesteśmy super, bo w jedynce pewnie jest więcej procent, więc musimy być lepsi po prostu od jedynki, tak od pierwszego liceum nowogórskiego. Idźcie na wybory, to jest szansa... Zanim pójdziecie, to się wczytajcie w te programy, a nie, że... Pójdziecie i coś tam napiszecie bez sensu. Na nas można głosować jak co roku. Na nas oczywiście, że można głosować, można dopisać Sobieski TV na tym, ale już nie będziemy tak gromnie do tego zachęcać, ponieważ w zeszłym roku nam nie uznali po prostu tych setek głosów, które mieliśmy. Warto, warto, bo to jest ważne, wiecie, dla demokracji, dla Polski, dla waszej dumy narodowej i dla Sobieskiego też. Dobra, słuchajcie, no, na ten nasz pierwszy w tym roku, a już prawie rocznicowy, jeżeli chodzi o cały kształt naszej twórczości, ten odcinek. To by było na tyle. Stoimy przed naszym pięknym budynkiem. Tutaj generalnie w tym miejscu, mniej więcej gdzieś o... Jest ocenzurowane. Ocenzurowane, bo to jakiś nauczyciel pewnie zamazał, albo uczeń, jakiś dziwny. No, ale generalnie tu było bardzo fajne graffiti, które możecie zobaczyć. Ale to też wiecie, to że go nie ma, to symbolizuje poniekąd upadek moralny. Bo wiecie, cenzura to jest najgorsze, co może być. W tym momencie to jest cenzura. Ja powiem, gdzie to było. Żeby to zobaczył ktoś. Bo to było na okładce bardzo fajnej piosenki na Spotify'u. Jezu, ona się nazywa Drugie Elo Remix. Polecamy ją odsłuchać. Jest piękna dla osób, które bardzo uwielbiają tą szkołę. Jest jeszcze piękniejsza, a które nie lubią jej jest dwa razy bardziej piękniejsza. Także zapraszamy po prostu do odsłuchania tej piosenki. Jest naprawdę świetna. No i chyba tak. Także dziękujemy. I zapraszamy do oglądania, do subskrybowania i tak dalej, i tak dalej. Kochamy was bardzo serdecznie, ściskamy. Pa, pa.